Nie, w tym roku to jest naprawdę święto budowlańców, walentynki, także dobrze jest. Nie, no żona wie, że zawód koszykarza jest ciężkim zawodem, więc na pewno zrozumie. Poza tym dostała już wczoraj prezent, więc wydaje mi się, że jest zadowolona. Oj, nie da się tego wytłumaczyć. Trzeba potem przepraszać, że nas nie było w domu. Myślę, że dzisiaj też swoją powinność walentynkową spełniłem, więc mogła czuć się troszeczkę zaskoczona. Dzisiaj dostarczyłem kwiaty przez pocztę i żonie, i mojej małej córeczce, także myślę, że w miarę to wynagrodziłem tą moją nieobecność w domu. Zawsze staram się, żeby jednak ten dzień codzienny pokazywał tą miłość, a nie szczególnie w jeden walentynkowy wieczór coś tam wydziwiać. My father used to say every day should be Valentine's Day when you're married, so I try to make every other day at least Valentine's Day. I do send the flowers to my wife, I do call her and do everything what any other man does, but I think it's more important during the rest of the year show affection spontaneously. Jak żona jest ze mną, to codziennie są walentynki dla mnie, także nie traktujemy tego dnia wyjątkowo specjalne mamy. Każdy dzień jest naprawdę wyjątkowy dla nas. Mamy z żoną bardzo dobry układ. Wielokrotnie zdarzało się to, że takie okoliczności trzeba było przekładać ze względu na pracę, tak więc nic nowego. Walentynki odbędą się po moim powrocie. Wydaje mi się, że kolacja z kwiatkami jest dobrym pomysłem, no ale niestety nie dzisiaj. Przełożymy to na późniejszy termin. To już takie bardzo prywatne pytania widzę. Nie mogę powiedzieć, to jest sprawa między mną a żoną. Powiedzmy klasycznie, no, czekoladki, kwiatuszki, jakieś romantyczne, proste rzeczy. Proste rzeczy są najlepsze. Zostaje tylko fajnie, MMS, serducha na odległość, także budżet rodziny nie będzie mocno uszczuplony. Chocolate, man. Chocolate, for sure. What woman doesn't like chocolate?